To dobry wieczór, dzień dobry. Witam serdecznie na trzecim webinarze Szkoły Twórczych Praktyk. Ja się nazywam Jan Bliźniak i jestem jednym z koordynatorów tego programu. Program jest współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest z nami dr Joanna Klimczak, nauczycielka z Technikum nr 4 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu, kulturoznawczyni, ekspertka edukacji filmowej, która od dawna współpracuje z CEO przy różnych projektach właśnie związanych z filmem, a także w tym roku jest jedną z nominowanych do nagrody za naprawianie świata imienia Ireny Sendlerowej. Anno, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam Państwa wszystkich serdecznie. Bardzo mi miło, że zostałam zaproszona do przeprowadzenia webinarium z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Bardzo, bardzo, bardzo mi jest to miło. Faktycznie, tak jak Janek powiedział, dość długo już współpracuję z Centrum Edukacji. Pewnie Państwo mnie już gdzieś może widzieli na konferencji, która odbywała się w początkiem października, także pozdrawiam wszystkich, którzy dzisiaj są z nami właśnie z tej konferencji. Dzisiaj będę miała chwilę z Państwem porozmawiać na temat filmoterapii. Będę chciała oczywiście pokazać Wam kilka też różnych materiałów. Ja jestem nauczycielem, który bardzo często miesza nie tylko wykład, więc mam nadzieję, że ten wykład nie będzie takim bardzo złym wykładem, tylko że będę mogła Państwu oczywiście poopowiadać różne ciekawostki z mojej pracy nauczycielskiej. Gdybyście Państwo mieli pytania, to oczywiście zapraszam do czatu. Dziękuję bardzo. Fajnie widzę, że już tutaj w czacie pozdrawiacie mnie również, także będę starała się gdzieś tam kątem oka patrzeć na ten czat. Gdyby się okazało, że nie odpowiem na jakieś pytanie w trakcie, to pewnie gdzieś pod koniec jeszcze będę prosiła, żeby tam chwilę mieć na odpowiadanie na te wasze pytania. Także bardzo proszę, w trakcie postaram się odpowiadać na wszystkie Państwa pytania. Słuchajcie, no już oczywiście udostępniam ekran i będę starała się pokazać Wam tą moją prezentację, którą dzisiaj dla Państwa przygotowałam. No, zniknij, okej. Przepraszam, tutaj pokaz slajdów od początku. Dobrze. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat pozytywnego wpływu filmu na rozwój społeczno-moralny dzieci i młodzieży. Tak to brzmi bardzo, bardzo mądrze, a właściwie chciałabym poopowiadać o tym, w jaki sposób faktycznie możemy pracować z filmem. Co myślę sobie też. Tak sobie dość długo myślałam o tym, co Wam opowiedzieć, jakie treści Wam powiedzieć, żeby one były ciekawe dla Was też i żeby może wykorzystać w praktyce. Także też popowiadam o takich ćwiczeniach, które ja wykorzystuję bardzo często na lekcjach. Janek nie powiedział, że ja jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych, w związku z tym jest mi zdecydowanie łatwiej prowadzić zajęcia z filmem z racji tego, że mam zajęcia bardzo często blokowe. Wiem, że jest to ograniczenie, te 45 minut, które często ograniczają nauczyciela, są mocno właśnie no, tutaj naładowane treściami i faktycznie dla niektórych z Państwa może być problem, żeby wprowadzić taki film pełnometrażowy do pracy. No ale właśnie po to jest tutaj ten nasz program, shortcutowy program, który pozwala nam na wykorzystanie tych krótkich materiałów filmowych do lekcji, a nie tylko do lekcji oczywiście wychowawczej, ale również do lekcji takiej
na przykład z języka polskiego, z historii, czy właśnie z przedmiotów zawodowych, gdyby ktoś tam się pojawił z zawodowców. Słuchajcie, więc tak, myślałam sobie bardzo, bardzo długo na ten temat i doszłam do wniosku, że właściwie jak my się tu spotykamy, czyli właściwie nie muszę Was zachęcać do tego, żeby wykorzystać ten film w praktyce, więc po części będę pokazywać, że faktycznie można, ale niekoniecznie wydaje mi się, muszę Was zachęcać do tego, bo już jesteście jakby z góry zachęceni. Słuchajcie, jak pracować w szkole metodami arteterapii? To są, zacznę od krótkiego filmu, który zrealizowałam wraz z młodzieżą w ramach między innymi warsztatów właśnie prowadzonych z CEO. Mam nadzieję, że ten film będzie działać i dźwięk będzie ok. Fajne. Myślałam, że to są lasery. To mnie przeraziło. Szczerze mówiąc, nie wiem, po co żyję i to chyba dobrze. Mów do mnie. Co ja mogę powiedzieć? Chciałabym być jak dziecko. Takie niewinne. Bez problemów. To są rzeczy, które ludzie powiedzieli jako swój sekret i teraz to jest puszczane. I my tak samo. Ja mogę tu siedzieć i tego słuchać, ale to jest tak przerażające. Ojeju. Moja mama jakby tu przyszła, to by oszalała przez ten fioletowy. Krótki fragment filmowy, który pokazuje również dlatego, żeby Wam jakby usmysłowić, że kontakt ze sztuką, z dzieckiem jest, dziecka ze sztuką jest niezwykle, niezwykle wartościowy. Jak widzieliście, ten fragment, on może Wam dużo nie powiedział, natomiast dziewczyny miały za zadanie pójść do galerii i po prostu pokomentować. Komentować to, co zdarzyło, to, co zobaczyły, to, co doświadczyły, więc oczywiście ten komentarz miały nagrać. Kontakt z tą sztuką, z instalacjami, które miały, wyzwolił w nich takie zupełnie inne emocje. One, idąc na tą wystawę, w ogóle nie spodziewały się tego, co zobaczą. Nie spodziewały się tego, jakie emocje będą im towarzyszyć. W związku z tym te emocje, które zostały nagrane, były bardzo takie naturalne, bardzo no, ten odbiór tej sztuki był niezwykle, niezwykle wartościowy dla nich również. No, pamiętam, że opowiadałem i że one bardzo chciałyby z całą klasą iść na tą właśnie wystawę. Następnie faktycznie bardzo po roku czasu postanowiłam kontynuować ten projekt z kontaktem właśnie ze sztuką i nagraniem ich emocji, które im towarzyszyły. I tydzień temu bodajże klasa czwarta oddała mi właśnie takie materiały, każdy z nich miał pójść właśnie do galerii i pokomentować, zobaczyć, co może ich ta sztuka nauczyć, co, w jaki sposób właśnie mogą odbierać tą sztukę. Więc faktycznie tydzień temu otrzymałam materiały i co się okazało? Każda z grup, która była w różnych miejscach, w różnych galeriach, głównie chodziło tutaj o galerię sztuki wizualnej, w różnych miejscach
każda z grup zupełnie inaczej się zachowywała, zupełnie inaczej odbierała sztukę, zupełnie inne emocje im towarzyszyły. Były to emocje zaskoczenia, radości, zdziwienia, emocje nawet i strachu, jak widzieliście tutaj w tym przykładzie. Proste ćwiczenie, oczywiście niestety to ćwiczenie było na zadanie domowe, bo najczęściej te galerie u nas w Bytomiu są otwierane gdzieś tam po lekcjach, ale proste ćwiczenie, ale pokazujące właśnie te emocje. Dlatego w związku z tym chciałabym na początek powiedzieć Wam, że warto wychodzić na zewnątrz, warto mieć stykać dzieciaki z nowymi formami w sztuce, ale my przecież o filmie. W związku z tym film też moim zdaniem jest taką formą właśnie tego kontaktu, który z emocjami, pracy z emocjami, którego się dzieciaki nie spodziewają. Jeżeli chodzi o arteterapię i pracę z arteterapią, to tak naprawdę w Polsce niestety trudno jest pracować w szkole z metodami arteterapii. Bardzo często ludziom wydaje się, że arteterapia, że praca w tej trudną metodą zarezerwowana jest tylko dla psychologów, dla pedagogów szkolnych, najlepiej w pracowniach właśnie psychologicznych czy w gabinetach. A tak naprawdę w szkole możemy pracować z arteterapią. Oczywiście w szkole będziemy pracować bardziej na zasadzie profilaktyki niż leczenia, ale faktycznie mamy taką możliwość. Ta arteterapia najbardziej prawidłowa arteterapia faktycznie powinna odbywać się w miejscu bezpiecznym, w miejscu, gdzie dzieciaki mogą usiąść na kanapach czy na dywanie i popracować właśnie z formami arteterapii. Natomiast niestety w polskiej szkole mało jest takich instytucji, które mają możliwość właśnie wydzielania jakiegoś osobnego pomieszczenia, gdzie będzie bezpiecznie, gdzie będzie miło, gdzie będzie miękko. W związku z tym bardzo często tą arteterapię musimy robić w klasie z ławkami. Forma tutaj, jeżeli chodzi o filmoterapię, filmoterapia jest niezwykle dobrze rozbudowaną formą zajęć arteterapeutycznych. Bardzo dużo jest opracowań na temat filmoterapii, bardzo dużo materiałów możecie znaleźć, czy to w internecie, czy to w pozycjach książkowych. Naprawdę jest bardzo dobrze opisana ta arteterapia, w przeciwieństwie na przykład do fototerapii, gdzie fototerapia w polskim piśmiennictwie jest dość skomplikowana i często kojarzona z terapią za pomocą po prostu światła i światłolecznictwem. Tak faktycznie ta fototerapia i filmoterapia jest bardzo dobrze rozbudowana, bardzo dobrze opisana. Można znaleźć naprawdę bardzo dużo różnych materiałów dotyczących tej dziedziny terapii. Natomiast faktycznie filmoterapia będzie taką nową formą biblioterapii, bardzo przystępną dla wielu nauczycieli, ponieważ faktycznie uczniowie zdecydowanie chętniej sięgną po materiał filmowy, po wykonanie jakiegoś filmiku, bo za chwilkę o tym też będzie kilka słów, niż właśnie po książkę. Oczywiście są wyjątki, są uczniowie, którzy bardzo chętnie sięgają po książki, to mnie zwykle bardzo, bardzo cieszy.
Natomiast no nie ukrywajmy, że ta filmoterapia jest terapią, która jest łatwiejsza w dostępie, szybsza, można byłoby tak powiedzieć, bo gdzieś tam znajdziemy materiał filmowy, który właśnie jest również i krótkometrażowy, tak jak mamy w naszych zasobach CEO. Uczniowie, filmoterapia faktycznie skupia się głównie na tym twierdzeniu widzę, więc wierzę. W związku z tym uczeń, jak widzi, może wejść w ten film myślami, może faktycznie zobaczyć, jakie problemy dotykają bohaterów i próbować utożsamiać się z tymi bohaterami. Zdecydowanie łatwiej jest utożsamić się właśnie z bohaterem filmowym. Ponadto film jest również ciekawą metodą łączenia nie tylko obrazu, ale właśnie dźwięku, więc jest to faktycznie zdecydowanie bardziej atrakcyjne dla młodzieży. Obraz właśnie jest wart więcej niż 1000 słów, chociaż oczywiście, tak jak mówię, również jestem miłośniczką biblioterapii, ale zdecydowanie łatwiej jest tym dzieciakom to po prostu pooglądać jakiś film. Fototerapia rozwija dojrzałość do współżycia w społeczeństwie. Film rozwija dojrzałość do współżycia w społeczeństwie. Pokazuje wzorce, pokazuje różne podejścia do danego problemu, którego właśnie dotyka uczniów. Co jest również dość istotne, to za pomocą filmu możemy dostosować zachowanie, dostosować właśnie do wzorców grup społecznych, do obyczajów, do tradycji. Można pokazać uczniom, jakie właśnie te wzorce powinny być. No i oczywiście poznawanie istoty wspólnoty, coś, co bardzo cenię sobie w filmie, ponieważ praca z filmem to nie tylko praca indywidualna, to również praca w grupie, to praca często w większych czy w mniejszych grupach. Ja oczywiście osobiście zdecydowanie wolę pracę w troszkę mniejszych grupach, maksymalnie 5-osobowych, gdzie uczniowie mają możliwość każdy wniesienia czegoś nowego w konkretną pracę w grupie właśnie. Filmoterapia to również rozwijanie postawy odpowiedzialności za podjęte decyzje. To odpowiedzialność w grupie właśnie za to, że Franek będzie reżyserem, a Hania będzie tworzyła scenariusz, a na przykład Nikodem będzie odpowiedzialny za dźwięk w filmie. To jest niezwykle ważne. Oni faktycznie czują się odpowiedzialni za podjęte decyzje, oni czują się odpowiedzialni za wykonany film. No i oczywiście film umożliwia nam rozmowy na trudne tematy, na temat tożsamości, na przykład w takim pełnometrażowym filmie Billy Elliot, na przykład na temat odwagi w naszych filmach z CEO pod tytułem Chór. Przepiękny film, polecam serdecznie każdemu nauczycielowi, uczniowi. Jest to naprawdę wspaniały film o odwadze, o tym, jakim być nauczycielem, jakim nie być nauczycielem. Więc tak, no i na przykład o tolerancji, tak? Generalnie uczniowie bardzo chętnie podejmują tematy takie, które faktycznie ich dotykają.
Mam bardzo dużo w klasie uczniów, którzy mają problemy właśnie tożsamościowe, uczniów nieheteronormatywnych. Mam bardzo dużo uczniów, którzy faktycznie potrzebują nauki tolerancji. Mówimy tutaj również o tolerancji nie tylko płciowej, ale również o tolerancji narodowościowej, o tolerancji religijnej, więc faktycznie te różne problemy, które dotykają ich na co dzień, w tych filmach mogą znaleźć. Zwykle w klasach organizuję takie zajęcia, oczywiście w różnych klasach, w zależności od wieku, natomiast bardzo często robię sobie taką lekcję właśnie o tolerancji. I ta lekcja nie dotyczy tylko i wyłącznie tolerancji płciowej, ale w dużej mierze dotyczy właśnie takiej tolerancji religijnej, narodowościowej. Dzieciaki oglądają przez pewien czas, powiedzmy przez miesiąc czasu, mają do pooglądania 5 różnych filmów pełnometrażowych. Przychodzą faktycznie na zajęcia do mnie, opowiadając o tym, co ich wzruszyło, jaki problem pojawił się właśnie podczas oglądania filmów. Jakie emocje oczywiście im towarzyszyły podczas oglądania filmów, to też jest niezwykle ważne. Bardzo często przychodzą już nawet z karteczkami do mnie na zajęciach rozpisanymi, jakie te emocje im towarzyszyły. O tych emocjach warto rozmawiać, ponieważ jak pewnie zauważyliście i skoro jesteście również nauczycielami, to na pewno widzicie to w szkole, że uczniowie praktycznie nie mają umiejętności rozmawiania o emocjach, właściwie nie rozmawiają o emocjach. W dużej mierze skupiają się głównie na emotkach, natomiast no, faktycznie mają problem z wyrażaniem swoich emocji. I w pierwszych klasach bardzo często rozpoczynam rozmowę na temat emocji od właśnie filmów pełnometrażowych, właśnie między innymi proszę, żeby oglądali Służące, czy właśnie Billy Elliota, i rozmawiamy sobie oczywiście na temat tych emocji. Staramy się wyznaczyć, wypisać te emocje, które towarzyszą im podczas oglądania filmów. Na początku, i to jest takie doświadczenie moje, na początku ci uczniowie tak nie za bardzo wiedzą, o co mi chodzi. Dlaczego w ogóle, po co ja mam pisać o tych emocjach? Często te pierwsze klasy myślą sobie, Boże, co ta Klimczakowa zaś wymyśliła? No i faktycznie no, te emocje bardzo płytkie, może nie płytkie, faktycznie takie proste emocje się pojawiają. Następnie w miarę oglądania tych filmów, w miarę upływu czasu, no, nasi, moi uczniowie coraz więcej wskazują na coraz bardziej różnorodnych emocji. I faktycznie ostatnio, dzisiaj wróciłam ze szkoły z taką myślą, że moi uczniowie właściwie przestali chcieć oglądać filmy z Netflixa, a chcą oglądać coraz więcej filmów, które są właśnie filmami jakimiś no, bardziej wartościowymi. Bardzo często sięgają właśnie po te filmy z CEO, ale również sięgają po filmy pełnometrażowe. Często pytają mnie, ale proszę pani, ale może byśmy pooglądali coś takiego bardziej wartościowego, a nie tylko i wyłącznie Avengersów. Więc faktycznie no, i działa to działa. Po pół roku widzę, że uczniowie chętniej sięgają właśnie do tych bardziej wartościowych filmów. Chociaż nie mówię, na Netflixie też mamy różne filmy, które są bardziej bądź mniej wartościowe. Chyba właśnie nawet Służące kiedyś były na Netflixie, ale no.
faktycznie sięgamy coraz głębiej po filmy, które mogą nas w jakiś sposób nauczyć właśnie tych emocji. Kiedy warto włączyć film, słuchajcie, do lekcji? Zawsze. Zawsze i właściwie na tym powinnam skończyć. Natomiast no, faktycznie, jeżeli mamy taką możliwość prowadzenia zajęć z filmem krótkometrażowym, to prowadźmy. Jeżeli mamy możliwość poproszenia uczniów, żeby korzystali z tych filmów pełnometrażowych po zajęciach, w weekend, żeby sobie pooglądali jakiś film, to oczywiście jak najbardziej. Natomiast słuchajcie, bardzo często spotykam się z nauczycielami, którzy mówią mi, ale wie pani, tak naprawdę to my musimy realizować materiał, musimy realizować podstawę programową, więc gdzie ten film mamy jeszcze zmieścić w tej naszej lekcji? Ja mówię zawsze, że film zawsze można zmieścić w każdej lekcji, tylko trzeba się trochę nagimnastykować. Natomiast faktycznie zdecydowanie łatwiej jest zmieścić ten film w lekcji wychowawczej, w lekcji, która może jest związana właśnie z tymi treściami filmowymi, niż na przykład na lekcji matematyki, ale myślę sobie, że to też jest jak najbardziej możliwe. Słuchajcie, film pobudza emocje, wspomnienia, myśli, prowokuje pytania. Tak, film daje nam możliwość tworzenia bezpiecznych odniesień. Możemy bezpiecznie odnosić się do filmu. Zdecydowanie łatwiej dzieciakom jest odnieść się do emocji towarzyszących bohaterom niż emocji swoich, które gdzieś są faktycznie w nich samych. Wyrażanie, doświadczanie emocji. Tak, film pozwala na to, żeby doświadczyć emocji, tak jak powiedziałam, no i oczywiście uczyć się ich wyrażać. Film wzmacnia dobrą komunikację. Słuchajcie, z komunikacją jest bardzo ważna tutaj ważny temat, ponieważ dzieci znowu, tak jak nie potrafią wyrażać swoich emocji, tak nie za bardzo potrafią dobrze się komunikować. Komunikacja między nimi, jeżeli bardzo często, jeżeli pracuję w grupie, to te warsztaty z komunikacji, warsztaty z tego, w jaki sposób odczytywać swoje właśnie emocje, w jaki sposób odczytywać swoje potrzeby, jest niezwykle, niezwykle ważna. Podczas projektu filmowego, który miałam możliwość prowadzenia w zeszłym roku, projektu, z którego powstał genialny moim zdaniem film o mieście, mogłam zobaczyć właśnie, jak ważna jest dobra komunikacja między uczniami, jak ważna jest dobra komunikacja nie tylko również między uczniami, ale również między prowadzącymi. Faktycznie moi uczniowie, którzy mają możliwość pracy z filmem, na początku bardzo dobrze komunikowali się między sobą, wszystko było dla nich bardzo jasne, czytelne, każdy wiedział, jakie ma zadanie w grupie do wykonania. No i przyszedł taki czas, gdzieś mniej więcej w połowie roku, w połowie tego projektu, że uczniowie faktycznie zaczęli się między sobą kłócić, między sobą nie rozumieć swoich intencji itd., itd. No i co musiałam zrobić? Musiałam oczywiście wprowadzić warsztat komunikacji między nimi, usiąść w kółku, poćwiczyć między uczniami, pokazać, co jest warte dobrej komunikacji, czego nie powinniśmy robić, zestawić ich między sobą, pomieszać, wymieszać czasami nawet i ich zadania,
ten, który miał zrealizować dźwięk, realizował jakiś scenariusz i tak dalej, i tak dalej. Więc wymieszałam im te zadania i pokazałam im, że dobra komunikacja, dobra relacja zależy od dobrej komunikacji. I faktycznie te warsztaty były bardzo wartościowe i no, projekt poszedł z kopyta dalej. Więc niezwykle to jest istotne, żeby uczniowie widzieli, że no, nie mamy kija, prawda, za przeproszeniem w tyłku, tylko po prostu jesteśmy bardzo otwarci, że możemy rozmawiać na wszystkie tematy i to jest niezwykle ważne. Filmy dają nam nadzieję. To też jest niezwykle wartościowe. Filmy często takie, które właśnie kończą się w bardzo pozytywny sposób, chociażby chór pomagają w budowaniu optymizmu, dają nam nadzieję na rozwiązanie danego problemu albo chociażby na możliwość rozwiązania danego problemu. No i właśnie otwierają możliwości przeformułowania problemu. My możemy przepracować jakiś problem w grupie, na przykład właśnie problem tożsamościowy, czy problem z tolerancją, czy problem z otwartością, odwagą i tak dalej, i tak dalej. My możemy faktycznie przepracować, przeformułować te pytania. Słuchajcie, filmy oczywiście uczą sposobów radzenia sobie z problemem poprzez właśnie modelowanie, czyli modelujemy pewną sytuację i możemy się oczywiście zdecydowanie, możemy przepracować ten problem również. No i pokazują właśnie ten model zachowania, w jaki sposób powinniśmy się zachowywać w danej sytuacji. No i teraz słuchajcie, właściwie filmoterapia i teoretycy filmoterapii, tak na przykład jak Wedding i Boyd, mówią o tym, że podczas filmoterapii powinniśmy wprowadzić stan dysocjacyjny. Powinien się właśnie pojawić tak zwany stan dysocjacyjny, czyli projekcja, katarzis i wgląd. Projekcja, czyli widz, który postrzega wydarzenia w filmie tak, jakby dotyczyły niego samego, więc zdecydowanie łatwiej, tak jak powiedziałam, utożsamia się, identyfikuje się z tym bohaterem. Następnie powinna właśnie wraz z tym rozwojem akcji powinien wejść właśnie w taki etap katarzis, czyli oczyszczenia, któremu właśnie towarzyszą różnorodne uczucia ulgi, radości, wzruszenia, refleksyjnego spokoju, nadziei. I to widać u uczniów naprawdę, widać u uczniów w ich postawie. Postawie z uczniów, którzy są niezainteresowani i siedzą cały czas gdzieś tam jeszcze w ekranach telefonów, poprzez uczniów, którzy są otwarci, którzy z zainteresowaniem oglądają filmy, którzy z wielką radością podejmują różne tematy filmowe. Faktycznie te emocje, które towarzyszą im, czasami są emocjami na przykład smutku. Bardzo, bardzo mnie ostatnio uradowało to, że wzbudziłam na przykład w uczniach smutek i właściwie bardzo wielu uczniów, może nie smutek, wzruszenie. I faktycznie bardzo wielu uczniów podczas oglądania podczas oglądania ostatniego filmu właśnie moi uczniowie wzruszyli się, niezwykle się wzruszyli, w ogóle popłakani, wyszli z tej projekcji filmowej. I co jest bardzo ciekawe, co ostatnio słyszałam również gdzieś w jakichś materiałach właśnie filmoterapeutycznych, okazuje się, że płacz pozwala na jakby oczyszczenie z tych negatywnych emocji. Uczniowie stają się bardziej uważni, uczniowie odprężają się po płaczu. Faktycznie, jeżeli my się wzruszymy podczas oglądania filmu, no
poczujemy ulgę, właśnie taki spokój wewnętrzny. To jest niezwykle ciekawe. Oczywiście, jeszcze, i tutaj muszę bardzo mocno podkreślić, my nie możemy zostawić dzieciaków z filmem tylko i wyłącznie, więc musimy zacząć zadawać pytania, musimy rozmawiać po tej projekcji filmu. Bez rozmowy my tak naprawdę ich nie możemy zostawić z tym wszystkim samych. W związku z tym to jest niezwykle ważne, żeby faktycznie po projekcji filmu zacząć z nimi rozmawiać. Tak jak powiedziałam, czasami ta rozmowa nam się nie klei, czasami gdzieś tam uczniowie uważają, że no, nie ma sensu rozmawiać, bo przecież wszystko było powiedziane już w filmie. Natomiast czasami okazuje się, że oni potrzebują bardzo rozmowy. I ten moment wyczucia ich jest niezwykle ważny. Więc tak, ten stan dysocjacyjny, czyli projekcja, katarzis i wgląd, czyli wgląd, który polega na poznawczej obróbce właśnie tych treści filmowej, uniwersalizacji, przeniesieniu tych doświadczeń filmowych do własnego życia. Dzięki temu właśnie mamy poczucie braku odosobnienia w tym problemie. Więc niezwykle ważne w tym ostatnim etapie oglądania filmów jest rozmowa. Rozmowa, która pozwala im na zrozumienie też niektórych sytuacji w filmie. Słuchajcie, okej. Tak, pytania, które warto zadawać podczas oglądania filmu. Na pewno, oczywiście tych pytań może być mnóstwo i możecie sobie również sięgnąć do materiałów z CEO, gdzie pytania są niezwykle dobrze sformułowane i nie tylko w materiałach znajdują się treści filmowe, ale również oczywiście te treści, jak wiecie, które pomagają nam w prowadzeniu zajęć. Ja się przyznam, że korzystam ze swoich pytań i oczywiście sięgam po te materiały z CEO podczas prowadzenia zajęć, natomiast zdecydowanie wychodzę poza to, co jest przygotowane. No i też to jest, myślę, bardzo, bardzo atrakcyjne. Na przykład film Super Jednostka, który również jest w zasobach. Ja mówię tutaj oczywiście o młodzieży, ale w filmie Super Jednostka zrobiłam różne zajęcia z tym filmem. Raz, ponieważ faktycznie moi uczniowie znają ten blog, w związku z tym raz zrobiłam takie zajęcia z architektury i rozmawiałam z nimi na temat architektury miasta, co im się podoba, co jest wartościowe w naszej architekturze Śląska, co im się nie podoba w tej architekturze, co by zmienili, jak by to zmienili, więc no, rozmawiam z nimi na temat tej architektury właśnie w kontekście filmu Super Jednostka, ale zanim robi projekcję, to proszę dzieciaki, żeby wyobrazili sobie maszynę do mieszkania i żeby ją w jakiś sposób zwizualizowali. Bardzo często wizualizują ją za pomocą właśnie kredek, flamastrów, ale również pojawiają się jakieś kolaże, pojawiają się takie bardzo krótkie opowiadania na temat maszyny do mieszkania. I to hasło maszyna do mieszkania jest punktem wyjścia do właśnie do oglądania Super Jednostki, do rozmowy na temat właśnie społeczności, na temat tego, co możemy zmienić w naszym mieście. Więc no,
taki jeden pomysł wpadł mi kiedyś do głowy i bardzo często, bardzo chętnie realizuję to. Dzieciaki są nie tylko zaangażowane w oglądanie filmu, ale również jakby mają i czują, że mogą mieć wpływ na swoje otoczenie. Czują, że ich słuchamy, to jest niezwykle ważne. To też jest bardzo ciekawe. Ostatni mój pomysł super jednostką to zupełnie inny temat. Puściłam im film taki dźwiękowy, właściwie same dźwięki, bez obrazu. Kazałam im zamknąć oczy i żeby sobie wyobrażali, jakie dźwięki im się kojarzą z miastem. No i oni rozpoczęli faktycznie wyobrażać sobie te dźwięki i następnie dopiero mieli właśnie po oglądania ten film Super Jednostka, oglądaliśmy ten film, no i łączyliśmy sobie właśnie dźwięki miasta z filmem Super Jednostka i znowu opowiadaliśmy o trochę innym temacie, właśnie o tym, jakie te dźwięki miasta są, jakie to miasto może być udźwiękowione, więc chciałabym Wam pokazać, że tak naprawdę na podstawie tych materiałów, które macie w tej bazie filmowej, możecie tworzyć różne pomysły na temat właśnie wykorzystania ich na lekcjach. Możecie właśnie rozpocząć od dźwięków, możecie rozpocząć od obrazów. Przemyślcie czasami i nie idźcie takimi właśnie jedną ścieżką, tak? To jest, myślę, bardzo, bardzo ciekawe, co można wyciągnąć z tych dzieciaków. Przyznam się, trochę zmienię temat, ale przyznam się, ostatnio moi uczniowie z czwartej klasy mają do zrealizowania teledysk. I jedna z uczennic przyszła: naprawdę? Pani nam pozwoli teledysk zrealizować? To jest w ogóle fantastyczny pomysł, proszę Panią. Ja już mam tyle różnych dziwnych pomysłów na ten teledysk, ale fajnie. I słuchajcie, to jest niezwykłe, jak przychodzą do nas uczniowie, do mnie uczniowie i faktycznie mówią nam, ale fajny pomysł. Może właśnie w tym temacie też pójdziemy i tak dalej, więc faktycznie dźwięki w filmie też wykorzystujemy właśnie film nie tylko pełnometrażowy, nie tylko film, który będzie filmoterapeutyczny, sensu stricto, ale możemy oczywiście wykorzystać teledyski do pracy z młodzieżą. Bardzo często wykorzystuję na zajęciach właśnie teledyski, żeby im pokazać, w jaki sposób kręcony został dany materiał, co można, w jaki sposób można zainspirować, żeby na przykład nakręcić jakiś materiał. Już zaczęłam o tej praktyce mówić, ale jeszcze wrócimy do tych pytań, które właśnie warto zadawać. Tak, pytania, które warto zadawać, dobrze sobie jest gdzieś wypisać, dobrze jest gdzieś te pytania mieć pod ręką, jeżeli faktycznie rozmowa nam się nie klei, to te pytania są super, super pomysłem na to, żeby rozpocząć dyskusję. Tutaj mam pytania takie jak: jaka scena szczególnie mnie poruszyła, kto lub co wzbudziło we mnie trudne uczucia, które zachowania, decyzje bohaterów mi odpowiadały i dlaczego, który wątek przyciągał moją uwagę, czy był to wątek, którego nie byłem w stanie znieść, z jakimi emocjami wychodzę z filmu. To jest, myślę, jedno z takich najważniejszych pytań, które bardzo często zadaję uczniom. Z jakimi emocjami wychodzę z filmu? Jakie pytania pojawiły się właśnie w moim głowie po seansie? To są część tych pytań, które możecie oczywiście, tak jak mówię, zadać, ale mogą to być Wasze pytania, mogą to być pytania właśnie gdzieś z tego
z tego pakietu CEO. Możecie znaleźć w internecie mnóstwo różnych pytań do właśnie lekcji filmoznawczej. No i słuchajcie, jak rozmawiać z uczniami o uczuciach? No to jest niezwykle trudne. To jest naprawdę niezwykle trudne i faktycznie ja na początku sama nie wiedziałam, jak rozpoczynałam moją pracę z filmem, mniej więcej 8 lat temu, to na początku też nie wiedziałam, w jaki sposób mam rozmawiać. Ale oczywiście to wszystko przychodzi z czasem i to wszystko, tego wszystkiego się Państwo po prostu w trakcie doświadczenia pracy z młodzieżą uczycie. Na pewno, słuchajcie, takimi cechami dobrej lekcji filmowej to otwartość nauczyciela, to uśmiech na twarzy. Ja zawsze, nawet jak pokłócę się z mężem w domu, to staram się, żeby... Okej, okay. Dziękuję bardzo Pani Moniko, dziękuję. W zdrowych wesołych świąt. Gdyby, i tak jak mówię, nawet jak się rano pokłócę z mężem, to wchodząc do sali lekcyjnej staram się mieć uśmiech na twarzy, staram się uśmiechnąć do uczniów, staram się być, często bardzo bezpośrednia jestem w tych relacjach z uczniami i oczywiście Sam sposób moich prowadzenia zajęć już powoduje, że oni traktują mnie bardziej jako partner do rozmowy, niż jako właśnie wielki nauczyciel, który wstawia im stopnie i oceny. O ocenach też kilka słów za chwilkę, bo tak naprawdę artyterapia nie lubi oceny i artyterapia bardzo nie lubi właśnie rywalizacji. W artyterapii, w ogóle w pracy z filmem, w pracy z emocjami nie możemy w jakiś sposób oceniać ich. W związku z tym, dlatego to tak trudne jest często do przeprowadzenia dla niektórych nauczycieli, no bo faktycznie jakieś oceny czasami trzeba dać. Tak nas niestety, taką niestety mamy filozofię oświaty w Polsce. Więc słuchajcie, no faktycznie sprzeciw wobec rywalizacji, nie oceniamy, to jest niezwykle istotne. Ja prowadzę zajęcia na ławce, siadam po prostu na ławce i w taki sposób prowadzę zajęcia. Bardzo często zajęcia zaczynam od prostych słów. Słuchajcie, powiedzcie mi, o czym wy byście chcieli rozmawiać na tych zajęciach filmowych? Czemu chcielibyście poświęcić czas na tych zajęciach filmowych? Więc staram się zadawać pierwsze im pytania. Co wy byście chcieli, żeby oni mogli faktycznie mieć wpływ na te zajęcia? I to jest niezwykle ważne. To powoduje, te moje pytania powodują, że oni zaczynają mieć do mnie zaufanie. To, że jestem otwarta na naprawdę wiele różnych tematów, wiele różnych propozycji. Nawet pamiętam, że jedna z klas kiedyś zaproponowała mi, proszę Panią, to chodźmy do takiego starego budynku, tam gdzie właściwie jest tak strasznie ciemno i tam, gdzie teoretycznie nie można wchodzić, to chodźmy tam, bo to jest takie stare kino, chodźmy tam i nagrywajmy tam. Więc faktycznie no, uczniowie, no, jestem niezwykle otwarta na wiele różnych propozycji. Staram się oczywiście, żeby to było w miarę bezpieczne, więc to jest niezwykle ważne, żeby właśnie nauczyciel wprowadzał w swoje zajęcia filmowe to poczucie bezpieczeństwa, żeby uczeń miał poczucie, że faktycznie może przyjść do nas, do sali, do szkoły i żeby czuł się bezpiecznie, żeby czuł, że może nam wszystko powiedzieć. To jest tak cenne na przykład dla mnie,
I to sobie faktycznie wypracowałam przez lata, że dzięki temu, że uczeń czuje się bezpiecznie, ja naprawdę mam możliwość prowadzenia zajęć w bardzo komfortowy sposób. Więc ta dwupoziomowa komunikacja, wyrażanie oczywiście no, tych emocji, uczniowie często wyrażają przeróżne emocje od radości, poprzez smutek, jakieś załamania, czasami mają, czasami po prostu potrzebują przyjść, pooglądać jakiś film, odreagować, zapomnieć o problemach, bo to też się przecież zdarza. No i faktycznie, tak jak powiedziałam, ta swoboda, to zaufanie, to są cechy dobrej takiej lekcji filmowej. Słuchajcie, pozytywne skutki oglądania filmów. Tak jak powiedziałam, młodzież staje się bardziej otwarta. Skoro ja jestem otwarta, to uczeń też widzi, że i może ze mną porozmawiać, to staje się bardziej otwarty. Uczeń widzi związku filmu z ich bieżącymi problemami. Więc tak jak już wcześniej też wspomniałam, no ta możliwość rozmawiania na początku o problemach, o uczuciach bohatera, i później faktycznie zauważają związki właśnie tych emocji bohatera z emocjami uczniów. Film faktycznie łagodzi stres, pozwala na odreagowanie, o zapomnienie o tych problemach, o matematyce, o fizyce, o tym, że jestem tam zagrożona na przykład z języka niemieckiego i tak dalej, i tak dalej. Więc faktycznie łagodzi stres. Oni się często faktycznie oglądając film zapominamy. To też na nas samych przecież my widzimy, że my zapominamy właśnie o tych rzeczach, które nas bolą, trapią, wchodzimy całymi sobą właśnie w przygody bohatera filmowego. Film może doprowadzać również do katarzy, o tym mówiłam, no i oczywiście pokazuje rozwiązanie, pokazuje jak można rozwiązać dany problem. To jest, no, jest takim wzorcem właściwie do postępowania, może być wzorcem do postępowania. Film rozwija wrażliwość na kontakty z rówieśnikami. Tak. Zaczynając od tego, że można prowadzić zajęcia grupowe, ale również można prowadzić zajęcia właśnie poprzez te zajęcia, prowadzenie tych zajęć grupowych, faktycznie rówieśnicy są coraz bardziej wrażliwi na siebie samych, na coraz więcej dostrzegają problemów między sobą samym. To też jest niezwykle istotne. Od czego zacząć? Tak jak powiedziałam, na pewno od tego, żeby porozmawiać z uczniami. Niech oni mają wpływ na temat lekcji omawianej. W zasobach CO mamy różne, przeróżne tematy. I oczywiście my możemy zrobić szybki po prostu taką ankietę, o czym byśmy chcieli dzisiaj rozmawiać. Co jest takiego ważnego, żebyśmy jaki temat możemy podjąć. Oczywiście możemy na początku września zapytać się uczniów, słuchajcie, jakbyście widzieli te nasze zajęcia filmowe, ale dajmy im możliwość wyboru, dajmy im możliwość ingerencji w te zajęcia. Myślę, że to jest niezwykle ważne, bo jeżeli my im damy możliwość ingerencji, to również między tym zrobimy coś, co nam co jest nam potrzebne, co my chcemy zrobić między innymi, ale jeżeli my dajmy im tą możliwość ingerencji w lekcje, to oni staną się bardziej otwarci, to oni faktycznie bardziej chętniej będą do nas przychodzić na zajęcia. Śmieję się, bo ja zawsze powtarzam, że
Nigdy nie mam pustej sali. Jeszcze mi się nie zdarzyło, nawet jak już są wystawione oceny, to oni i tak do mnie przychodzą po to, żeby właśnie pogadać, żeby poglądać film jakiś ciekawy, żeby właśnie podjąć jakiś fajny temat. I tak jak inni nauczyciele często mają puste sale, to niestety właściwie bardzo często ja mam właśnie stety, bardzo fajnie jest, że oni przychodzą do mnie na zajęcia, bo mnie jest po prostu fajnie. Stwórz bezpieczne warunki w klasie. To jest druga zasada. W związku z tym możemy oczywiście te bezpieczne warunki stworzyć pod kątem tego, jak sobie na przykład zorganizujemy pracownię. Czy dobrze by było, żeby ta pracownia nasza, ta nasza sala lekcyjna, no nie była z tymi ławeczkami, z krzesełkami. Dobrze byłoby, ja zawsze cały czas powtarzam, że moim marzeniem jest, żeby mieć u siebie w szkole salę taką kinową. No ale to jest tylko i wyłącznie niestety moje marzenie. Natomiast faktycznie dobrze jest, żeby ta sala była przyjazna dla nich, żeby oni nie czuli się jak na lekcji matematyki, ale przepraszam, cały czas krytykuję tą matematykę, ale tak to często bywa, że uczniowie moi uczniowie przynajmniej matematyki nienawidzą, ale faktycznie dobrze jest, żebyśmy no, przynajmniej te ławki odsunęli, żeby spróbować zrobić właśnie taką salę kinową, żeby oni się dobrze czuli w tym naszym miejscu, więc te bezpieczne takie warunki. Możemy oczywiście udekorować tam naszą salę jakimiś plakatami filmowymi. Teraz będziecie krzyczeć, ale ja na przykład bardzo często pozwalam moim dzieciakom zrobić sobie herbatkę na zajęciach, żeby sobie, czy jakiś kisiel na przykład, więc mamy czajnik, mamy kubki. Oni oczywiście tym bardziej stają się jeszcze bardziej odpowiedzialni za tą salę, w związku z tym zawsze po tych zajęciach sprzątają, myją kubki, więc to jest też jakby dodatkowy obowiązek, który mają, ale bardzo chętnie właśnie dzięki temu uczestniczą w tych zajęciach, więc faktycznie mogą sobie tą herbatkę zrobić, gdzieś przynieść popcorn na zajęcia, co jest też kolejną dobrą, fajną atrakcją dla nich, który nauczyciel pozwala popcorn jeść na zajęciach. Nie? Powinniśmy oczywiście, więc te bezpieczne warunki. Na pewno musimy pooglądać przed lekcją film, który chcemy wyświetlić. Nie możemy wyświetlać filmów, których nie znamy. Myślę, że to jest dla Was oczywistość, więc nie będę szerzej o tym opowiadać. Przeczytaj materiały pomocnicze albo stwórz sam swoją lekcję na bazie filmu. Tak jak mówiłam, albo możemy wykorzystać te materiały, które mamy w dostępie, albo możemy pomyśleć, jak zmienić tą lekcję, jak uatrakcyjnić ją jeszcze bardziej, albo właśnie tylko nie uatrakcyjniać ich, tylko po prostu stworzyć lekcję na bazie właśnie jakichś materiałów. Słuchajcie, powinniśmy spróbować połączyć działania filmowe, czyli właśnie oglądanie filmu, dyskusja z takimi działaniami z innych dzieci sztuki. Tak jak ja dlatego pokazałam Wam na początku ten filmik z tej galerii sztuki, ponieważ ten filmik pozwala na kontakt nie tylko właśnie z filmem, ale nie tylko z tymi emocjami w filmie, ale również na właśnie działania z innych dziedzin sztuki. To jest jeszcze taka ciekawostka, ta koncepcja chodzenia do różnych galerii wychodzi z filmu Joining People, z naszego filmu, który mamy również w zasobach CO. Także tak, powinniśmy faktycznie, tak mi się wydaje, że powinniśmy łączyć ten film również, starać się łączyć film z innymi dziedzinami sztuki.
No i pozwólmy uczniom tworzyć własne materiały, pozwólmy uczniom na to, żeby to oni również spróbowali właśnie coś fajnego stworzyć. Stworzyć właśnie jakiś film. No i tak, praktyka czy teoria? Zadacie pytanie. Ja bym odpowiedziała praktyka i nagrywanie tych filmów. Słuchajcie, nawet na geografii, czy na matematyce, czy na fizyce i na każdym innym przedmiocie możecie poprosić dzieci, żeby nagrały film. Jednym z takich najprostszych form filmowych, które mają oni w zasięgu ręki, to przecież TikToki. Nie odrzucajmy tego tematu. Jeżeli oni znają się na TikToku, to spróbujcie zadać im właśnie zadanie, na przykład z matematyki, wyjaśni jakieś pojęcie matematyczne czy twierdzenie Pitagorasa i wyjaśni to w taki sposób, żeby to było właśnie ciekawe dla każdego, żeby właśnie zastosować tą formę filmową. W związku z tym ta praktyka moim zdaniem jest zdecydowanie efektywniejsza i efektywniejsza przy okazji właśnie w... A tak, sekretne życie Waltera Mittiego. A o tym trochę też powiem, Pani Katarzyna. Okej, więc faktycznie zadajcie im takie zadania, czy podczas lekcji, żeby właśnie spróbowali nagrać jakiś krótki materiał filmowy na temat, który akurat w tym momencie macie. Sekretne życie Waltera Mittiego moim zdaniem jest filmem o fotografii i on pokazuje istotę fotografii. Ja uwielbiam scenę ze Śnieżną Panterą, to jest moja ulubiona scena z tegoż filmu. Natomiast to jest film, który... No dzieciaki tak przyjmują, powiem Wam szczerze, trochę z przymrużeniem oka. On jest bardzo lekkim filmem. To jest, oczywiście treści są niezwykle bogate tam, ale jest lekkim filmem i dzieci go tak trochę właśnie jak z przymrużeniem oka oglądają. Zdecydowanie takim właśnie filmem na przykład o fotografii no jest film Antonioniego, oczywiście Powiększenie, natomiast ten film moi uczniowie na przykład bardziej dostrzegają, jakby większe wartości estetyczne filmu dostrzegają w Antonionim, ale film Sekretne życie Waltera Mittiego też jest bardzo ciekawy. Faktycznie tam mamy trochę scen związanych z, no, trochę dużo właśnie na Islandii, natomiast kręconych. Ale faktycznie jest dość interesującym tematem. Jak patrzeć na świat? To jest właśnie pytanie, na które odpowiada, wydaje mi się, Walter Mitty. Słuchajcie, więc filmoterapia właśnie, to nie tylko oglądanie filmów, ale również ich tworzenie. Projekty filmowe, które można prowadzić w szkole, nagrywanie krótkich filmików, współpraca właśnie na lekcji z narzędziami filmowymi mogą być świetnym punktem wyjścia również do filmoterapii, mogą być filmoterapią samą w sobie. Uczniowie nagrywając filmiki czują się częścią tej lekcji, tworzą materiały, które później bardzo często są prezentowane innym klasom, więc bardzo, bardzo często faktycznie te filmy są tworzone. Ja polecam serdecznie tworzenie na przykład filmowych gier miejskich, ale również
tak jak powiedziałam, tworzenie na różnych lekcjach filmowych, przepraszam, na różnych lekcjach ogólnokształcących, tworzenie właśnie TikToków, krótkich materiałów filmowych. Nie muszą to być TikToki, oczywiście mogą to być właściwe materiały, mogą to być animacje. Także polecam serdecznie wykorzystywać to. Ja bardzo często, jeżeli jakiś jest trudny, bardzo trudny temat, na przykład z chemii fotograficznej, to moi uczniowie kręcą właśnie takie krótkie materiały filmowe, żeby łatwiej im było zapamiętać jakiś temat lekcji. Więc to jest, i to jest właśnie punkt wyjścia do tematu z różnych dziedzin nauki. Gdzie znaleźć materiały filmowe? Słuchajcie, na pewno te materiały filmowe możemy znaleźć na platformie CEO oczywiście, tak jak tą platformę na pewno znacie, no ale możecie szukać również na innych platformach. Ja proponuję Finę, czyli repozytorium z Finy. Tam mamy bezpłatne materiały filmowe, które możecie oczywiście wykorzystywać na lekcjach, bezpłatnie. Oczywiście strona Legalna Kultura, tam też znajdziemy różne źródła, różne filmy. Przyznaję się, że moi uczniowie również, ja na lekcji właściwie korzystam właśnie z takich platform jak CDA, YouTube, Netflix, czasami Disney+, także korzystam też z tych platform. Nie jest to do końca zgodne z prawem, ale no co mam zrobić? Właściwie czasami, jeżeli nie mamy tych źródeł ogólnodostępnych, no to musimy sobie jakoś radzić. Ja korzystam ze swoich prywatnych po prostu platform, które, znaczy po prostu z mojej platformy, ale faktycznie szkoła niestety nie daje nam pieniędzy na to, żeby można było korzystać z Netflixa czy z HBO, czy na przykład z CDA Premium, na którym jest przepiękne są materiały filmowe. Polecam serdecznie, gdyby ktoś chciał o tematyce sztuki, a mianowicie film o Wincencie Van Goghu, nie mój Wincent, tylko film o Wincencie Van Goghu. Jezus, teraz zapomniałam, popatrzcie, chyba mam sklerozę, muszę sobie przypomnieć, bo faktycznie gdzieś przed chwilą go miałam w pamięci. Już mój Wincent jest dobrym filmem, ale najciekawszym, takim bardzo, bardzo fajnym filmem właśnie, Van Gogh u bram wieczności. Przepiękny film, polecam serdecznie każdemu, kto interesuje się sztuką. To jest film, który naprawdę pokazuje Wincenta Van Gogha z tej strony właśnie choroby psychicznej, także polecam serdecznie. Tak, to przy okazji. On jest niestety na CDA Premium, ale warto go zobaczyć. Polecam serdecznie również udział w różnych festiwalach filmowych, na przykład właśnie w festiwalu filmowym, ale kino ostatnio braliśmy udział właśnie w tym festiwalu z klasą, Oko Kalejdoskopu oczywiście, festiwal animacji Opla. Jest mnóstwo różnych festiwali, które możecie wykorzystywać.
pokazywać. Ostatnio właśnie ten festiwal Ale Kino był festiwalem online również, więc mogliśmy faktycznie korzystać z niego, nie wychodząc z klasy tak naprawdę. Co mi dało ostatnie, bo ja już chyba muszę kończyć, nie? Ostatnie kilka słów, co mi dało, słuchajcie, to, że pracuję z filmem. Na pewno przełamałam bariery uczeń-nauczyciel. Tak jak powiedziałam, stałam się partnerem właściwie do rozmowy z uczniami. Uczniowie szanują moje decyzje, ja szanuję ich decyzje, więc faktycznie opieramy się na takim wspólnym szacunku, przełamałam te bariery. Poznaniem potrzeb młodych ludzi. No, faktycznie, zadając im pytania, rozmawiając z nimi bardzo często, pozwoliło mi to na poznanie potrzeb ich. Wiem, w jaki sposób mogę pracować z nimi właśnie poprzez film. Rozwinęłam oczywiście w sobie pasję do kina, bo jestem tak naprawdę po studiach artystycznych, dyplom robiłam z malarstwa, a tak naprawdę faktycznie gdzieś tam rozwijam coraz bardziej tą pasję do kina, do filmu. I to daje mi to naprawdę bardzo dużo radości właśnie, radości pracy z filmem, ale w ogóle radość pracy z uczniami, z młodzieżą. Niezwykła radość. Ja się naprawdę zawsze cieszę, jak jest 1 września. Niezwykle się cieszę, bo pozwoli mi to na poznanie nowych ludzi, nowych sytuacji i bardzo, bardzo się cieszę, jak mam iść do pracy. No i oczywiście współpraca z lokalnymi instytucjami. To jest też niezwykle ważne, bo my poprzez film poznajemy innych ludzi, możemy współpracować między instytucjami. Bardzo często współpracuję z właśnie twórcami między innymi festiwali filmowych. Współpracuję z instytucjami takimi jak właśnie Centrum Kultury, gdzie bardzo często korzystamy z tych różnych programów właśnie filmowych. Korzystam również i często współpracuję z różnymi lokalnymi gazetami, z mediami, bo to też jest niezwykle, niezwykle istotne, żeby uczniowie widzieli, w jaki sposób na przykład tworzy się materiał telewizyjny. To jest coś, co jest niezwykle istotne. I ja polecam serdecznie tą współpracę z tymi lokalnymi instytucjami, polecam spacer po miastach ze społecznikami. Ostatnio mieliście wykład z Jackiem Manieckim, to na pewno Was zachęcił do tego, żeby spacerować po mieście i oglądać właśnie to miasto, nie tylko z perspektywy przechodnia, ale również z tej perspektywy filmowej. Polecam serdecznie. No i co, no dziękuję. No, ja oczywiście mogę długo gadać na różne tematy. Myślę sobie, że to, co powiedziałam Wam, no, daje trochę nadziei na tą pracę filmową. Tak jak powiedziałam, ta praca filmowa może być niezwykle radosną pracą, dającą niezwykłą satysfakcję z prowadzonych zajęć. No i oczywiście możemy poznać tego naszego ucznia trochę od innej strony. Także polecam serdecznie.